Tylko Kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na stylówki w stylu Riverdale, stylówki na bohaterów, bohaterki właściwie z serialu. I już nie mogłam się doczekać tego odcinka, bardzo serdecznie Was zapraszam i jeszcze powiem, że ten odcinek jest robiony w kooperacji. Jest to wyzwanie razem z inną youtuberką, która też prezentuje rzeczy z second handu, z odzyskanych materiałów, Case Kate. I u niej również na kanale możecie zobaczyć stylówki z Riverdale. Na pewno będą zupełnie inne niż moje i to jest super, że możemy zobaczyć tyle fajnych propozycji. Także zachęcam serdecznie, wejdźcie też do Case Kate i zobaczcie jej stylówki. Zobaczcie, jakie ona miała pomysły na bohaterki Riverdale. I odnośnik do jej filmu będzie podany u mnie też w filmiku i na końcu filmu zobaczycie też namiary na Case Kate w moim opisie. Zapraszam. Kochani, Riverdale to miejsce fikcyjne, miasteczko, w którym odbywa się akcja serialu na Netflixie. Jest to miejscowość fikcyjna, jak już powiedziałam, ale jakby jest bazowana na pewnych faktycznych miejscach, które istnieją w Stanach Zjednoczonych i przyjmujemy umownie, że jest to miejsce w stanie Massachusetts. Są tam bardzo podobne mieściny w charakterze. De facto serial jest kręcony w Kanadzie, a jest kręcony, bo jeszcze prawdopodobnie teraz powstaje szósty sezon serialu. No więc nadal możecie go zobaczyć, oczywiście jest dostępny na Netflixie. Serial ten jest też oparty na kultowych komiksach, chyba jeszcze pochodzących z lat 40. nawet i od tamtego czasu wydawanych w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Archie, taka kultowa seria komiksów. Wszystkie praktycznie dzieci w Stanach, młodzież w Stanach zna postaci z tego serialu, więc dla nas w Polsce to może być jakaś może nowość, ale w Stanach Zjednoczonych właśnie jest to bardzo kultowe. Wszyscy jakby są obeznani z tymi typami, czy to Betty, czy to Weronika, czy to właśnie Archie. Także, kochani, dla nas może być to coś bardziej nowego, dla Amerykanów to już jest stara historia i tym bardziej ten serial porusza wyobraźnię właśnie nastolatków, bo jest to pierwsza ekranizacja tak starego już komiksu, tak dawno już pokazujących się bohaterów. No i powiem Wam, że oglądałam niedawno ten serial, zachęcona przez moją widzkę i bardzo mi się spodobał, szczególnie pierwsze sezony, bo powiem Wam, że już teraz ten piąty sezon, który obecnie wychodził, trochę mnie zirytował, za dużo się tam nieszczęść odbywa jak na tak małą grupę osób. To troszkę już zaczęło być dla mnie irytujące, ale ogólnie serial jest mega inspirujący. Wydawałoby się, że takie typowe postaci z kultury amerykańskiej, sportowiec, wrażliwiec sportowiec, czy zbuntowany nastolatek, czy dziewczyna z sąsiedztwa, czy dziewczyna vamp, to są postaci takie jednowymiarowe, płaskie, a tymczasem w tym serialu one się rozwijają w taki sposób, że czasem nas zaskakują, stają się zupełnie kimś innym, nawet czasem nas przerażają. Także nie będę Wam zdradzać, jeśli nie oglądaliście, jeśli oglądaliście, to wiecie, o czym mówię. W serialu jest też bardzo, bardzo dużo inspiracji modowych. Powiem Wam, że szczególnie jedna z bohaterek jest bardzo w moim stylu i oglądając serial po prostu za każdym razem, jak się pojawiała na ekranie, to u mnie były takie reakcje emocjonalne, co też ona ma na sobie znowu, co też takiego może mnie zainspirować. I no i rzeczywiście zobaczycie najwięcej stylizacji, bo aż dwie takie kompletne stylizacje na tą bohaterkę. No i właściwie też zobaczcie mój strój, w którym dzisiaj prezentuję. Jest też związany z tą bohaterką. Ci, co oglądali film, na pewno już wiedzą, o kogo chodzi. Natomiast ci, co jeszcze nie oglądali, to będą wiedzieć po tym programie, o co właśnie mi chodzi. Także piszcie, jak się Wam wydaje, kto to jest. No i moi drodzy, zobaczycie za chwileczkę właśnie stylóweczki. Oczywiście będę pokazywać stylówki damskie, wszystkie stylówki są z second handów, z odzieży używanej i niektóre rzeczy kupiłam specjalnie do tego programu, co nie znaczy, że nie będą mi potrzebne. Jedną z tych rzeczy odsprzedam na pewno, natomiast reszta będzie przeze mnie noszona, bo to są rzeczy mega w moim stylu, zaraz się przekonacie. Kochani, no i pozwolę sobie teraz przedstawić bohaterki tak ogólnie, nie psując może, nie spoilerując dla tych osób, które nie widziały, ale takie zarysy bohaterów, bo będzie to istotne dla stylu, które te osoby noszą w serialu, no i tego, co będę tu pokazywać też. No i oczywiście pierwszą bohaterką, którą Wam dzisiaj przedstawię, pierwszą stylówkę, to będzie stylówka na Betty Cooper. Betty jest
czyli Elizabeth, jest pierwszą osobą, którą widzimy w serialu i jest jedną z dwóch głównych damskich postaci i w komiksie, i w filmie, i w serialu. I Betty jest osobą, która się nam wydaje bardzo grzeczną, typową, taką ułożoną amerykańską nastolatką, dziewczyną z sąsiedztwa, właśnie taką typową blondynka, świetnie wychowana, świetnie się ucząca, prowadzi gazetkę szkolną i Betty ubiera się właśnie jak dziewczyna z sąsiedztwa. Mnie się to bardzo kojarzy, ten styl. Zgodnie ze swoim typem urody, swoim typem kolorystycznym, bardzo lubi pastele, lubi takie grzeczne sweterki z kołnierzykiem, nosi pastelowe sukienki. Przechodzi ona też przeobrażenie w serialu, co też odzwierciedla się trochę w jej ubiorze wtedy, ale ogólnie ma taki bardzo casualowy, bardzo taki powszechny styl, można by powiedzieć, który pewnie będzie najbardziej odpowiadał większości widzów, bo większości nastolatków, bo jest taki po prostu zwykły, codzienny, jest taki, taki po prostu dziewczęcy i wygodny, to na pewno. I Betty właśnie jest z takiej mieszczańskiej rodziny i jest osobą z pozoru bardzo taką delikatną, wrażliwą i spokojną. Jak to powiedział główny bohater filmu, zbyt doskonałą nawet, przynajmniej na początku. Także, kochani, trochę chyba za dużo już wyjawiam, ale zobaczcie teraz stylóweczkę typowo właśnie Betty Cooper. Ja zrobiłam stylówki nie takie wyjściowe, które oni tam noszą na jakieś swoje imprezy, tylko takie stylówki bardziej typowe dla nich. To, co oni by ubrali na co dzień raczej. No i zobaczcie, tutaj sweterek, który specjalnie kupiłam do programu. I to jest sweterek taki właśnie pastelowy, który będę chciała potem odsprzedać, bo to zupełnie nie jest rzecz w moim stylu, ale to zupełnie. Aczkolwiek podoba mi się to na innych, natomiast ja się w tym w ogóle nie czuję, od razu mówię. I zobaczcie, taki sweterek prosty, pastelowy, właśnie w różowym kolorze. Tutaj zobaczcie sobie stylóweczkę, na której się wzorowałam. Właśnie Betty ma tam taki jasny, pastelowy sweterek i pod spodem bluzeczkę z takim kołnierzykiem ozdobnym. Ona często miewała takie w serialu kołnierzyki właśnie jakieś tutaj ozdobne. To tak jakby troszkę dodawało do myślenia, że ona gdzieś tam ma tą fantazję jednak. Nie jest taka tylko zupełnie zwyczajna. Takie kołnierzyki romantyczne często widzimy u niej. No i właśnie ja sobie tu wybrałam bluzkę już z takim gotowym kołnierzykiem. No i tam Betty też ma na sobie po prostu zwykłe jeansy, czy czarne, czy niebieskie. To w różnych stylówkach się tam bardzo podobnych do siebie przewija. No i, no i po prostu takie botki zamszowe na lekkim obcasie. No i zobaczcie, ja tutaj odtworzyłam tą stylówkę właśnie za pomocą tego sweterka pastelowego, jeansów, takich rurek, bo ona najczęściej takie właśnie wygodne jeansy, rurki nosi, takie leg jeansy trochę może. Do tego wzięłam sobie brązowe botki, troszkę inne niż u, ja nie mam takich typowo zamszowych jak Betty w kolorze beżowym, bo to nie jest mój kolor, ale takie brązowe, troszkę już takie bardziej casualowe botki. W stylu może lekko kowbojskim nawet. No i w pierwszej wersji tej podstawowej mam skórzaną kurtkę, nie mam jej tutaj, ale to jest taka po prostu zwykła brązowa kurtka, też była podobna kurtka właśnie gdzieś w serialu na Betty. I do tego plecaczek skórzany, akurat tam ona ma tam jeansowy plecak, ale ja tutaj chcę Wam pokazać skórzany. I ten plecaczek jest taki z materiałem, taki właśnie trochę codzienny, trochę gdzieś na jakieś takie wyjście do miasta, do knajpki. No i coś takiego w stylu Betty, oczywiście kucyk, bo Betty 90% czasu serialowego jest w kucyku, lubi kucyk, nawet serial zaczyna się sceną, jak ona robi sobie ten kucyk, czy jest to może druga scena w serialu. No taka, wydaje mi się, typowa dla Betty taka stylóweczka. Ciekawa jestem, co o niej myślicie, czy wydaje się Wam, że dobrze ją odtworzyłam. No i druga wersja tej samej stylówki, bo tutaj nie zmieniam ubrania, jedynie kurtkę, bo też taka bardzo, bardzo podobna właśnie kurtka była w serialu, właśnie też w takich brązach, beżach, brązach. No i taka kurteczka bomberka do tego samego stroju. I zmieniłam sobie też botki, żeby zobaczyć taka wersja tej samej stylówki, jakby z takimi bardziej podobnymi do Betty butów botkami, ale w innym kolorze. Po prostu są w kolorze jeansów bardziej, granatowe. No i to jest właściwie jedna stylówka, tylko w dwóch takich odrobinę tylko różniących się wersjach. Jestem ciekawa,
jak wam się podoba ta stylówka i czy to jest wasz styl, czy jesteście stylowo właśnie typem Betty Cooper. Ja nie jestem, ale jak najbardziej podoba mi się takie coś na innych, jak to do kogoś pasuje, do osobowości, to jest super. No, a zobaczycie zresztą, zobaczycie moje typy, mój typ osobowości za chwilę. No, tymczasem kolejna postać to jest oczywiście główna kolejna damska postać, czyli Weronika Lodge. Weronika jest bardzo charakterna, jest temperamentna, jest bardzo zdecydowana, jest pewna siebie. Ona pochodzi z rodziny takiej latynoamerykańskiej, po angielsku to się mówi of Hispanic origin, czyli nie wiem, czy jest tam powiedziane dokładnie jakiej mniejszości narodowej pochodzi, ale na pewno jest to rodzina właśnie jakaś latynoamerykańska, gdyż świadczy też o tym ich religia, to są katolicy, czyli mniejszość w Stanach. No i Weronika ubiera się dość luksusowo, dużo jest tam takich designerskich dodatków, drogich ciuchów, no bo ojciec jest, powiedzmy, mafiozem, więc stać ją. No i dużo, dużo widzimy takich eleganckich strojów. Ona lubi perły, lubi sukienki w kroju A, raczej takie właśnie grzeczne, katolickie, zabudowane, często też z kołnierzykami, aczkolwiek już nie zawsze, bo ona też tutaj pokazuje czasem ten swój taki pazurek. W piątej serii, tam gdzie bohaterowie są już 10 lat później, są dorośli i wracają do Riverdale, trochę spoiler, trudno. Już jest bardziej taką damą elegancką. Tutaj zobaczcie taką przebitkę. To nie jest żadna stylówka z serialu, po prostu taka moja inspiracja, jak może wyglądać styl właśnie Weroniki już tej dorosłej. Bardzo elegancka, wąska spódnica, już troszkę dłuższa przed kolano. No i oczywiście elegancka bluzka z kołnierzykiem, perły, elegancka torebka, buty na obcasie. No i to jest właśnie cała Weronika. Ciemne kolory, raczej takie mroczne. Chociaż wbrew pozorom Weronika ma właśnie bardzo dużo tych dobrych, takich zaskakujących dla niej wręcz cech i tej wrażliwości. Także, no a tutaj stylówka teraz już taka na serio, czyli stylówka z serialu. Zobaczcie, to jest ta stylóweczka, pokazuje wam, jak wygląda Weronika właśnie w jednej ze scen, z jednych z pierwszych sezonów. Ma na sobie taki aksamitny płaszcz i zobaczcie, ja mam prawie identyczny płaszcz. To jest taki płaszczo-żakiet. Ona ma tam właśnie granatowy żakiet. Nie wiem, jakiej to jest marki, bo nie, szczerze mówiąc, już nie zdążyłam sprawdzić, zapomniałam sprawdzić, ale w każdym razie przepiękny żakiet właśnie w granacie i ja mam ten mój właśnie żakieto-płaszczyk jedwabny, vintage'owy, bardzo podobny jest. Jest prawie w identycznym kolorze, takim niebiesko-granatowym i też jest z aksamitu. Ma podobny krój, taki właśnie lekko marynarkowy, dwurzędowy. I do tego Weronika tutaj ma taką fioletową lekko suknię, sukienkę w stylu dokładnie takim jak ta moja tutaj, zobaczcie. Nawet niedawno była też w moich stylówkach. Taka sukienka właśnie w linii A, zabudowana u góry. I Weronika ma tutaj do tej fioletowej swojej sukienki taki paseczek ze złotą klamrą. Ja zrobiłam podobnie. Ta sukienka jest co prawda niebieska, ale ma prawie identyczny krój i zobaczcie, nie wiem co prawda jak jest u góry, czy ona przypadkiem tam nie miała takich szerokich ramionczek, ale jakby całość sukienki jest podobna i paseczek do tego, który mam tutaj, ten vintage'owy mój z klamerką. I też jest to złota klamerka, także bardzo, bardzo naprawdę udało mi się znaleźć podobne ciuchy i wydaje mi się, że ta stylówka naprawdę wyszła w stylu Weroniki. Piszcie, co sądzicie, czy dobrze to oddałam. I ona ma tam taką też biznesową trochę torebkę, jak na nastolatkę to dość wygląda to tak profesjonalnie. No i ja dobrałam trochę podobną, mniej kanciastą torebkę, ale markową od Ferragamo. Ferragamo chyba się to raczej akcentuje, bo to jest włoski projektant, więc od Ferragamo i ona jest, no, jak przystało na dziedziczkę fortuny, że tak powiem, mafii, no to tutaj markowa jak najbardziej czarna torebka. I buty Weronika tutaj też ma takie dość podobne do moich, tylko ona ma chyba z elementem białym te buty, na obcasie buciki z takim paskiem w kostce, no i moje buciki są trochę podobne w stylu właśnie. Takie wyższe, tylko całe czarne, zamszowe, także wydaje mi się, że to super pasuje w stylu. No i ciekawa jestem bardzo, jak się wam podoba styl Weroniki, bo Weronika już trochę bardziej jest w moim stylu, aczkolwiek
Jednak ja nie jestem taka zabudowana bardzo. Ja nie przepadam za tymi kołnierzykami i takim stylem a la amerykańska katoliczka. I kochani, w zasadzie jak chodzi o Weronikę, to ta jest ta stylówka. Piszcie koniecznie, co o niej myślicie. Mnie się bardzo spodobała ta stylówka. Naprawdę uważam, że wyszła spoko. Jestem ciekawa waszych opinii. No i następna bohaterka to już nie jest jedna z tych głównych postaci, ale w pewnym momencie nawet zostaje dziewczyną Archiego, no więc też nie jest to postać marginalna. I chodzi tutaj o piosenkarkę Josie McCoy, córkę prezydenta miasteczka. No i zobaczcie, nie mogłam się oprzeć, jak zobaczyłam w internecie tą stylówkę jej, bo zobaczcie, ona ma na zdjęciu dokładnie tą spódniczkę, którą ja. Ja mam tą spódniczkę, już pokazywałam już dawno w stylówkach i to jest spódniczka z Top Shopu i to jest dokładnie ta spódniczka. To nie jest podobna, tylko to jest ta spódniczka. Sprawdziłam Top Shop, ten sam model i chyba nawet ten sam rozmiar, bo chociaż nie, bo wydaje mi się, że Josie tutaj jest bardzo, bardzo szczupła w biodrach i ona na pewno ma 32 rozmiar. Natomiast to jest rozmiar, to był rozmiar 40, tylko że ja to zwęziłam, bo ja zamierzałam sprzedać tą spódniczkę na Vinted. No i wystawiłam ją, ale się nie sprzedała na razie, więc i dzięki Bogu, bo się okazało, że się idealnie przyda teraz. Ją po prostu zmniejszyłam o dwa rozmiary, o 2 cm po każdej stronie ją zwęziłam na maszynie i po prostu wyszła taka fajna w rozmiarze 34, a ponieważ ona jest, ona musi taka być właśnie w takim kroju trochę A, trochę wąskim, no to zmniejszyłam ją do takiego naprawdę małego rozmiaru, żeby ładnie leżała. No i to jest taka właśnie typowo sceniczna, typowo w stylu Josie. Spódniczka Josie jest świetną piosenkarką, ma swój zespół Josie and the Pussycats, w skrócie Pussycats, czyli kotki. No i niestety fryzury na Josie nie udało mi się uzyskać, no bo wiecie, nie te włosy, nie ten rodzaj włosa, ale uczesałam się podobnie jak tam Josie z dziewczynami ze swojego zespołu w jednej scenie, w takie kitki, takie koczki wysoko na głowie. Zresztą w latach 90. powiem wam, nosiłam takie koczki, było bardzo modne, takie węzełki na głowie w tamtych czasach. No i zrobiłam sobie wczoraj, wykonałam sobie sama ze starej czarnej opaski taką opaskę z kocimi uszami. Miałam po prostu jakieś takie taką taśmę z takimi kamyczkami wczoraj wieczorem, żeby ta stylówka była już taka stuprocentowa. No i sweterek kaszmirowy, Josie ma tam taki bardziej włochaty, młodzieżowy, a ja, żeby już nie kupować kolejnej rzeczy, po prostu wsadziłam sobie pod spód, pod biustonosz, mój taki kaszmirowy, krótki, obcisły sweterek. Podobny też taki jest włochaty, milusi, jak właśnie ma Josie. No i super, jak on jest taki krótki, do pasa, to wygląda fajnie, wygląda tak właśnie młodzieżowo, moim zdaniem. No i super, jest bardzo milutki. Do tego dobrałam sobie takie właśnie trochę odjechane buty, jak to te dziewczyny właśnie z zespołu piosenkarskie. Chodaczki na obcasie, na takim koturnie, we wzorek taki właśnie panterki, zwierzęcy, który pasuje do tej spódniczki. I wydaje mi się, że one swoim charakterem właśnie idealnie pasują do stylu Josie, takiego trochę gwiazdorsko-piosenkarskiego stylu. Wydaje mi się, że też fajna stylówka. Tutaj mam mikrofon w ręce, żeby trochę nawiązać do postaci, która jest najlepszą piosenkarką spośród bohaterek. Chociaż powiem wam, że zadziwia mnie, że wszyscy tam śpiewają i to dobrze śpiewają. Genialna młodzież jest w Ameryce. Każdy bohater potrafi naprawdę rewelacyjnie śpiewać. No wiadomo, że to nie jest żadne śpiewanie na żywo, ale jednak umila trochę seria, zapewne taka była idea. Także Josie McCoy w moim wydaniu, piszcie co myślicie. No stylówka jest prawie identyczna, więc jak chodzi o taką dokładność oddania stylizacji, no to chyba to jest najbliższa stylizacja do oryginału. No nawet jest dokładnie ta sama spódnica, co nie powtarza się już w innych stylówkach. Teraz zbliżamy się, tadam, do bohaterki, która jest moją inspiracją modową i do której stylu jestem najbardziej przekonana, który najbardziej odzwierciedla też mój charakter. Jest to Cheryl Blossom, zwariowana dziewczyna, trochę psychotyczna, trochę pokręcona psychicznie przez swoją rodzinę. Też przechodzi transformację, nawiasem mówiąc, ale no powiem wam, że jakby jej dusza artystyczna, która też wychodzi później w serialu,
Ona tam się zajmuje między innymi malowaniem obrazów, to ma wielki talent, jak się okazuje. Właśnie tu się odzwierciedla bardzo w tym czerwonym kolorze. Wydaje mi się, że tutaj ona jest ruda. No ja niestety nie mam tego atutu i tak nie da się tego oddać. Ale jest ruda i tutaj ta rodzina ma trochę fiksację na punkcie tego rudego koloru. Wydaje mi się, że może to być związane z jakąś aluzją do tego, że gdzieś tam mają szkockie korzenie być może. Jakichś szkockich klanów, tym bardziej, że dużo tu widać właśnie i czerwonego, i jakichś takich kratek szkockich gdzieś w jej strojach. Często się to przewija, ten motyw. No i jak widzicie, prezentuje w czymś podobnym do stylówki, która tam jest jedną z takich znanych stylówek Cheryl, aczkolwiek to nie jest jakaś odwzorowanie, po prostu się tylko zainspirowałam. Ale zobaczycie teraz dwie stylówki, które starałam się jak najdokładniej odwzorować. Na tyle, na ile się dało z używanych rzeczy, które posiadam i które sobie kupiłam dodatkowo. Także zobaczcie teraz pierwsza stylówka. Pokażę Wam inspirację. Uwielbiam tą stylówkę Cheryl, po prostu jest przepiękna. Żakiet taki jeździecki, oj, oczywiście spadło. Żakiet jeździecki, czerwony, jest przecudowny dla mnie, z tym marszczeniem w pasie. On jest krótszy z przodu, dłuższy z tyłu, właśnie taki typowo dla jeździectwa, czy dla jakichś takich angielskich typów strojów. No i do tego ma taką niebieską, kratkowo-czerwoną spódniczkę króciutką, wysokie buty czarne i czarny golfik. I zobaczcie, ja tutaj troszeczkę tylko zmieniłam. Mam czarny golfik, jak najbardziej. Mam spódniczkę w kratkę z czerwienią. Ona ma trochę też granatu, ale to aż tak nie widać jak w tamtym, bo tamten kolor na oryginalnej stylówce jest bardzo niebieski, taki wyrazisty niebieski. Ja tutaj mam więcej zieleni, ale uważam, że ten wariant kolorystyczny też jest bardzo ładny i nie jest to jakieś wielkie odejście od oryginału. Czarne rajstopy i czarne kozaki. Ona ma bardzo wysokie za kolano te kozaki. Ja czarnych takich nie mam. Szare posiadam, ale stwierdziłam, że chyba już lepiej, żeby były czarne jak w oryginale, żeby nie psuć kolorystycznie tej stylówki, a trochę krótsze. No i moje czarne kozaki, tutaj takie trochę hardkorowe do tego. Torebka. Ja sobie dobrałam też tą moją taką przepiękną, krwisto-czerwoną torebkę, która jest tutaj. Przepiękny kolor, taki bardzo wyrazisty. No i szminka oczywiście w kolorze Cheryl musi być. Długie, rozpuszczone włosy, lekko falowane. Moje włosy się nie chcą aż tak pięknie sfalować, niestety. Ale mam nadzieję, że trochę to wyszło. No i ta stylóweczka mega do mnie przemawia. Na pewno będę tak chodzić. Jak mnie kiedyś spotkacie w takim stroju, to się nie zdziwcie. Aczkolwiek oczywiście z tak krótką spódnicą do pracy nie pójdę. To raczej będzie mój strój gdzieś weekendowy, czy na jakieś imprezy, spotkania z przyjaciółmi. Coś nieformalnego. No przepiękny. I kochani, tą spódniczkę kupiłam na Vinted, podobnie jak żakiet. Każda z tych rzeczy kosztowała około 20 zł, co naprawdę jest mega tanio. I zobaczcie, ten żakiecik, który Wam tutaj pokazuję w stylówce, to jest identyczny żakiet, jaki mam, aksamitny, zielony, który już wiele razy widzieli moi stali widzowie, bo ja go uwielbiam. I w zimowych stylówkach, w świątecznych stylówkach, w stylówkach na lata 70. był wiele razy. Identyczny żakiet z H&M-u i to jest jeden z moich ulubionych typów ciucha, naprawdę. Kocham żakiety w stylu jeździeckim, w stylu angielskim. On jest właśnie pięknie wykrojony, tak tutaj z przodu krótszy, z tyłu dłuższy. Właśnie ma troszkę w stylu tam Cheryl, ten taki jakby trochę też frakowe rozcięcie z tyłu. Bardzo mi się to podoba. Tu jest przepięknie pikowany takimi przeszyciami i ma te perłowe guziczki. No, no naprawdę, to jest ten sam rozmiar, ten sam żakiet, tylko w innym kolorze. Jestem szczęśliwa, że mam teraz drugi, bo tamten żakiet uwielbiam, a zielony wiadomo do wszystkiego też nie pasuje. Chociaż akurat do tego zielony też by pasował, ale ponieważ akurat Cheryl jest fanką czerwieni, musiałam kupić ten żakiet i stwierdziłam, że i tak to jest świetna inwestycja, bo na pewno wiele, wiele razy go będę nosić i się go na pewno nigdy nie pozbędę. Także i spódnica, i żakiet to jest strzał w dziesiątkę, jak chodzi o moją szafę. No i myślę, że też fajna stylówka na Cheryl. Ale jeszcze tutaj taki bonus, bo jeszcze też bardzo, bardzo spodobał mi się taki płaszcz, taka peleryna z kapturem Cheryl w jednej stylówce. No i stwierdziłam, że do tego na zimę dołożę Wam jeszcze właśnie taką pelerynkę. Ja mam tutaj takie po prostu poncho czerwone, też takie bardzo jaskrawo czerwone firmy Pieces.
I założyłam sobie mój ukochany kaptur futrzany, czerwony, który mega mi się sprawdza w zimie. Uwielbiam go nosić w zimie, bo ja nie lubię czapek. No ja naprawdę to noszę, to nie jest jakaś fanaberia. Ja to noszę na co dzień, po prostu, do różnych rzeczy. I właśnie założyłam sobie tu jako nawiązanie do tej przecudownej peleryny Cheryl, która mnie po prostu zachwyciła, jak ją zobaczyłam. No i wydaje mi się, że to razem z tym na wierzch tamtej stylówki już tworzy całkiem fajny, zimowy taki, czy jesienny, wyjściowy strój w stylu Cheryl. To już jest taka dodatkowa moja wariacja, inspiracja. Kochani, no i ostatnia dzisiaj stylówka, też na Cheryl, no bo wiecie, ja postanowiłam zrobić na moją ulubioną modowo bohaterkę więcej stylówek niż na inne, no bo bardziej mi to kręci po prostu. I myślę, że też te stylówki są bardziej od serca, bo pokazują, co mi się podoba po prostu. Moje ukochane skórzane leginsy wysokie. Ja tutaj pokażę Wam oryginalną stylówkę Cheryl, która jest bardzo podobna do mojej. Ma bordowy, co prawda, golf, ale uważam, że zmienianie golfa na bordowy tylko po to, żeby idealny odcień był. Po prostu on jest taki bardzo ciemnoczerwony tam na stylówce. Praktycznie identyczny żakiet jak mój, w taką pepitkę. Elegancki, taki właśnie też angielski, jakby w stylu żakiet, marynarka. I ona ma tutaj czarne spodnie. Ja stwierdziłam, że już mam czarne jeansy, ale że nie będę czarnych rurek, tylko wydaje mi się, że jeszcze bardziej w stylu Cheryl są właśnie takie skórzane spodnie, bo ona lubi, ta bohaterka lubi takie skórzane akcenty, skórzane ubrania w ogóle. I one będą jeszcze bardziej pasowały według mnie niż te czarne jeansy. No i oczywiście te kozaki moje wysokie, czarne, też do tego jak najbardziej tutaj nawiązują do tych jej jeździeckich, takich w stylu czarnych, wysokich kozaków też. No i uważam, że też fajna stylówka, dodatkowo sobie tu pozwoliłam ocieplenie, bo jak patrzę na naszą pogodę, no to na pewno bym musiała coś do tego włożyć, na przykład właśnie szalik w szkocką kratkę, idealnie jeszcze rozjaśniający do pary, do tego golfa, no i oczywiście ta sama torba, moja ukochana, też by pasowała, jakby już taką kompletną stylówę stworzyć, taką całkowitą. No i oczywiście jak to ja, bonus na koniec, taki troszeczkę spoiler, Cheryl tam potem dołącza w pewnym momencie do gangu, który jest jednym z tych dwóch głównych tam gangów w serialu, i otrzymuje od niego specjalną taką kurtkę ramoneskę czerwoną. No i ja tutaj tą samą stylówkę jakby przeobraziłam się właśnie z tej takiej eleganckiej Cheryl Blossom w tą Cheryl z gangu, zmieniając po prostu tylko żakiet na tą kurtkę skórzaną, bo akurat mam taką czerwoną i wiecie co, ona jest na Vinted i zamierzałam ją sprzedać, ale po tej stylówce stwierdziłam, że jednak ją wycofuję z Vinted i jednak jej nie sprzedam, bo ma prześliczny kolor czerwony, jest w ogóle fajna. Jest taka, no jest w niespotykanym kolorze, naprawdę, rzadko się spotyka takie ramoneski, ona jest Zary, to już jest jakaś vintage taka ramoneska z 3/4 rękawem, no i też bardzo fajnie mi to pasuje tutaj do tej stylu Cheryl i w ogóle do tych wszystkich kolorów, więc stwierdziłam, że jednak nie sprzedaję, także jeżeli ktoś chciał kupić, to sorki. Kochani, no i to są już moje wszystkie stylówki z Riverdale. Zrobiłabym na pewno dużo więcej, gdyby nie to, że jednak ustaliłyśmy z Kate, że robimy pewną określoną ilość tych stylówek, żeby nie szaleć za bardzo. Nie było z tym też za dużo pracy. Także, kochani, piszcie, co sądzicie. Koniecznie odwiedźcie Kate i zobaczcie jej stylówki, bo ja jestem mega już ciekawa, już nie mogę się doczekać, jak je zobaczę też i skomentuję i po prostu zobaczę, co ona wymyśliła, które jej się najbardziej podobały. Także serdecznie Was zapraszam i kochani, zapraszam Was też już na następny program, który to będzie hollumpeksowy, oczywiście z wielkiej wyprzedaży po 2 zł i to będą super, superowe rzeczy. Naprawdę zachęcam, żebyście zobaczyli, co mi się udało kupić tym razem. Mega firmowe rzeczy za 2 złote. I oczywiście zapraszam Was za tydzień na wiosenne stylizacje. Będą to albo stylizacje, jeszcze nie zdecydowałam konkretnie, którą niedzielę będą które, albo stylizacje z oversize'owymi marynarkami, albo to będą stylizacje w trendach i antytrendach na wiosnę 2021. Zapraszam. I oczywiście proszę Was o subskrybowanie mojego kanału. Widzicie, jak dużo pracy mnie kosztują te programy, więc subskrypcje będą taką moją nagrodą i oczywiście o polubienia w
ściśnijcie sobie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmikach. Do zobaczenia, kochani, cześć! Pozdrawiam Wolkę.